Dzień dobry Państwu. Ewelina Włodarczyk, zapraszam na InfoLipno. A w nim Dorota Gellner została patronem przedszkola miejskiego nr 3. Pomnik dzieci utraconych już na lipnowskim cmentarzu. Największa na świecie lekcja resuscytacji za nami. Co słychać w powiecie? A także lubisz śpiewać? Zapisz się do chóru gospel. W minioną sobotę, 15 października, w kinie na Wojka odbyła się uroczysta gala wręczenia sztandaru i nadania imienia Doroty Gellner przedszkolu miejskiemu nr 3 w Lipnie. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Krystyna Smolińska, która przywitała licznie przybyłych gości, przedszkolaków i absolwentów. Na uroczystości zjawiła się także sama Dorota Gellner. Muszę się pochwalić, że to już jest moja piąta tego typu impreza, bo właściwie szósta, bo pięć przedszkoli i jedna szkoła podstawowa. Ale imprezą jestem oczywiście zachwycona, tak pięknie przygotowana, przepiękne występy dzieci. No tyle pięknych słów, ile padło tutaj w czasie tej dzisiejszej uroczystości. No jestem bardzo wzruszona. Nowy patron przedszkola to artystka tworząca głównie dla dzieci. Pisarka ma na swoim koncie bajki oraz mnóstwo wierszy, opowiadań i rymowanek dla najmłodszych. Oprócz książek pisze również teksty do piosenek. Jest autorką słów do takich utworów jak Zuzia Lalka Nieduża, Ogórek czy A ja rosnę. Bohaterem jej wierszyków jest często mała dziewczynka. Poza tym główne role odgrywają zwierzęta, owady, rośliny, a nawet przedmioty i zjawiska przyrodnicze. Wybór pani Doroty na patrona nie jest przypadkowy. Zresztą widać, ile gości zaszczyciło swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości. Dziś padło tyle pięknych słów w moim kierunku, że nigdy nie otrzymałam przez ponad 30 lat pracy. Po prostu dziś czuję się taki doceniony nauczyciel. Nie mówię tylko ja, ale również nasi przyjaciele, nasi rodzice, nasze dzieci, a więc wszyscy jesteśmy zachwyceni, zaszczyceni dzisiejszą uroczystością. Myślę, że to podnosi prestiż naszego przedszkola. W części oficjalnej Dorota Gellner oraz zastępca burmistrza Jolanta Zielińska przecięły wstęgę na nowej tablicy, która umieszczona zostanie na froncie budynku przedszkola. Ponadto głos zabrało wielu gości, składając najlepsze życzenia pani dyrektor, kadrze pedagogicznej, pracownikom przedszkola, wychowankom i rodzicom. Dzieci złożyły ślubowanie i zaśpiewały hymn napisany przez panią Dorotę Gellner. Nie zabrakło także przepysznego, kolorowego tortu. Wychowankowie przedszkola, a także jego absolwenci zaprezentowali również część artystyczną, podczas której goście mieli okazję wysłuchać wierszy autorstwa nowej patronki przedszkola, a także jej piosenek napisanych do muzyki Adama Skorupki i Barbary Kolago. Jakiś czas temu domowy kościół działający przy parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyszedł z inicjatywą utworzenia pomnika dzieci utraconych na lipnowskim cmentarzu. Pomysł ten spotkał się z aprobatą wśród mieszkańców naszego miasta i udało się go zrealizować. Pomnik dzieci utraconych ma być miejscem, do którego będą mogli przyjść wierni, aby po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę po stracie dziecka. Ideą jego powstania jest uczczenie pamięci dzieci utraconych na skutek poronień, aborcji oraz dzieci, które urodziły się martwe. W zamyśle ma to być również symboliczny grób dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można było pogrzebać. Pomysł ten udało się zrealizować.
Zgodnie z zapowiedziami, w Dniu Dziecka Utraconego pomnik stał już na cmentarzu obok kaplicy. W minioną sobotę odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji tych dzieci. Uroczystości poświęcenia pomnika odbędą się podczas wizyty kanonicznej w najbliższą niedzielę 23 października o godzinie 10:45, a poświęcenia dokona biskup Wiesław Mering. W dzień po Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca uczniowie szkół wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy bili rekord Guinnessa w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Lekcja odbywała się jednocześnie w niemal 870 miejscach i brało w niej udział ponad 85 tysięcy osób. Akcja rozpoczęła się w poniedziałkowe południe i trwała pół godziny. Jako nie tylko ratownik WOPR, ale też uczeń gimnazjum uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ nie wiadomo nigdy, kiedy mogą się przydać nam w życiu. Lipno także wzięło udział w akcji, a konkretnie dwie placówki. Publiczne Gimnazjum nr 1 na czele z Marcinem Makowskim oraz Szkoła Podstawowa nr 5 pod przewodnictwem Jolanty Banasik. Akcja w naszej szkole odbywa się po raz drugi. W tamtym roku organizowaliśmy podobną akcję, bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podsumowując, w akcji wzięło udział 94 osoby, które czynnie wykonywały resuscytację krążeniowo-oddechową. Cała akcja odbywała się na podstawie scenariuszu lekcji. Prowadzona była przez wykwalifikowanych instruktorów, ratowników WOPR z uprawnieniami kwalifikowanej pierwszej pomocy. To właśnie ci instruktorzy pokazywali, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Korygowali błędy, uczyli młodych, jak to poprawnie robić. Młodzi chętnie brali udział w tej inicjatywie, nie tylko dlatego, że omijały ich zajęcia szkolne. Dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo wykonywać resuscytację. Braliśmy w tym udział drugi raz, bo biliśmy rekord Guinnessa. Robiliśmy to na bieżąco, pilnowali nas ratownicy z lipnowskiego basenu. Trwało to 35 minut i musieliśmy się zmieścić w tym czasie. I jakoś wyszło, było świetnie, jeszcze raz powiem. W naszym mieście w akcji wzięło udział około 200 osób, które przez pół godziny równocześnie uczyły się wykonywać na zmianę 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz jej wolontariuszy bez wątpienia po raz kolejny zostanie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. W miniony wtorek w starostwie odbyła się 18. sesja Rady Powiatu Lipnowskiego. Tym razem rajcowie przysłuchiwali się sprawozdaniu zarządu z działalności szpitala, a także realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok ubiegły. Ważnym punktem sesji okazało się także przedstawienie radnym informacji na temat bezrobocia w naszym powiecie. Na retransmisję sesji zapraszamy już za tydzień tuż po programie Info Lipno. W zeszłym roku szkolnym w murach Miejskiego Centrum Kulturalnego zawiązał się Lipnowski Gospel, czyli grupa miłośników muzyki gospel, która uwielbia śpiewać, bawić się i spędzać wesoło czas. Przez rok grupa ćwiczyła i nabierała scenicznego doświadczenia. Lipnowski Gospel wystąpił m.in. podczas tradycyjnych jesełek miejskich, gdzie mogliśmy posłuchać w ich wykonaniu kolęd i pastorałek. Teraz już po raz drugi trwa nabór do Lipnowskiego Chóru. Mile widziane są tam osoby, które niekoniecznie umieją śpiewać, ważne, aby potrafiły się dobrze bawić, a samo śpiewanie sprawiało im wiele frajdy i przyjemności. Witamy Państwa bardzo serdecznie, to Lipnowski Gospel, jeszcze pod nazwą Lipnowski Gospel, bo zmieniamy całkowicie naszą nazwę. Tak, śpiewamy dalej, śpiewamy, tak jest, u nas jak widać cały czas radośnie. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam do powiększenia składu naszego Lipnowski Gospel, chociaż już się powiększył. Liczymy, że Państwo do nas przybędą, będą razem z nami bawić się, tańczyć, śpiewać. Przede wszystkim przekazujemy nie sztywną rutynę, a przede wszystkim dobrą nowinę, którą chcemy Państwa zarazić. Jest to przez taniec, śpiew, zabawę, gimnastykę. Będziemy z Państwem razem cały czas, przez cały rok, aż przerwę, albo bez przerwy całkowicie. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Lipnowskiego Gospel. To ja, Miłosz Magowski, serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie i Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie serdecznie zapraszają na Wieczór Wspomnień poświęcony pamięci Tadeusza Chojnickiego. Odbędzie się on 28 października o godzinie 17 w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego.
Podczas wspomnianego spotkania będzie okazja nie tylko do poznania biografii Tadeusza Chojnickiego, ale także do zapoznania się z najnowszym numerem Gazety Lipnowskiej oraz zakupu książek. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.